Zaczynamy nagranie. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Tak jak zawsze, audycja jest prowadzona oczywiście zdalnie. Dzisiaj nadajemy tak jak zawsze z Niesusza. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Niesusza, mieszkańców Konina i będziemy starać się oczywiście udostępniać tutaj muzykę na licencji CC. Chciałbym opowiadać o licencjach CC bez zależności, bez tego wszystkiego, co jest wokół najróżniejszych rodzajów muzycznych tworzone. Najróżniejsze stowarzyszenia tylko po to, żeby kolesie, znajomi, muzycy mogli za nasze pieniądze podatników koncertować. Mnie o to nie chodzi. Mnie chodzi o to, żeby przedstawić licencje CC, możliwości tych licencji, żebyście mogli słuchać muzyki na licencji CC. Zerwał się wicherek, czy nie? O, coś tutaj nam ładnie sosenki tańcują. A posłuchajmy trochę muzyki. Thank you.
Miałem tą opcję wykorzystywać właśnie streamingu wideo, a jednocześnie audio. Taki projekt w Konińskim Budżecie Obywatelskim miałem wystawić, ale jak usłyszałem, że ktoś gdzieś tam słyszał, że ta możliwość kosztuje 70 tysięcy złotych, to mi ręce padły. Postanowiłem jednak zrobić to za darmo i pokazać, jak można to czynić nawet telefonem komórkowym, tak jak teraz, czy w różnych innych opcjach. Proszę Państwa, bardzo istotne jest to, żeby wszelakie projekty powstawały, ale żeby były one tanie, ponieważ to są pieniądze wszystkich podatników, wszystkich mieszkańców i tutaj nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy, żeby wszystko, co przedstawiam, było na licencji CC, ewentualnie na właśnie open source, czyli otwartych oprogramowaniach. Tak właśnie też jest to wszystko tutaj tworzone od lat i nie jest to żadna nowość dla ludzi, którzy są młodzi, dla ludzi, którzy studiują poza Koninem, dla ludzi, którzy mają dostęp do najnowszych technologii, czy jest to uniwersytet, czy politechnika, wszelakie uczelnie, które oczywiście nie są tak bardzo związane z budżetem miejskim, tak jak w przypadku Konińskiej Szkółki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie niestety studenci mają bardzo dużą radochę, żeby właśnie pójść na godzinną audycję, porozmawiać, żeby pójść do Radia Konin i są zachwyceni tym, że mogą tam po prostu porozmawiać. Wszystko ładnie, pięknie, ale studenci powinni posiadać radio internetowe właśnie na własnej uczelni, powinni wiedzieć, jak to zrobić. To wszystko kosztuje dosłownie, jeśli chcemy to zrobić za niewielkie pieniądze, to kosztuje rocznie gdzieś około 100 zł, bo takie koszty będą, jeśli będziemy nadawać godzinną audycję przez, powiedzmy sobie, 300 dni w roku, ponieważ są też dni wolne, powiedzmy 200 dni w roku. Ale jeśli studenci niestety nie są tego uczeni, nie wiedzą jak, no nie dziwię się, poziom państwowych szkół, Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie też jest jaki jest i tutaj, przepraszam, że się nabijam, ale na przykład na Facebooku zblokowali mnie, ponieważ no, chciałem ich nauczyć, chciałem im przedstawić, jak to można robić, ale administrator fanpage'a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie uczynił, co uczynił, zablokował moją osobę i nie mogę tam komentować, nic strasznego nigdy nie napisałem, nie staram się nie obrażać ludzi, tylko mówić, jak jest, ewentualnie przedstawiać alternatywy. Wracamy do muzyki, pozdrowienia dla co niektórych, których kochamy i nie kochamy, różnie to bywa. Thank you.
Ale ładnie. Jestem bardzo zadowolony, jeśli są możliwości takie, żeby można było przy ładnej pogodzie nadawać z zewnątrz właśnie, tak jak teraz nadajemy sobie z balkoniku i wszystko jest widoczne i słyszalne tutaj. Nie ukrywam, że są bardzo duże trzaski, ulica Przemysłowa w Koninie jest jaka jest i będziemy słyszeć tutaj najróżniejsze tiry, najróżniejsze motocykle i wszelakie inne pojazdy. Krzyki, szczekanie psiurków i tak dalej. Proszę Państwa, wracając do tematu otwartości, bardzo istotne jest to, żebyśmy przedstawiali właśnie taki projekt. Jest w Koninie taka firma, nazywa się Pracownia Miejska i polecałbym, jeśli ktokolwiek z Was jest zainteresowany tym, żeby cokolwiek w tym mieście zmienić, żeby własne projekty były realizowane, Wasze własne projekty, radziłbym, żeby skontaktować się właśnie z osobą, która prowadzi pracownię miejską, osoba, która no, zwiedziła troszeczkę świata, wie o czym mówi, wie o czym my mówimy i to jest bardzo istotne. Rzadko mi się zdarza rozmawiać z osobą w Koninie, która na tematy, które poruszam, ma jakiekolwiek pojęcie i tutaj pozdrowienia dla pani z pracowni miejskiej. Jestem pozytywnie zachwycony, aby ten projekt rozwinął się, aby osoby, które starają się właśnie zgłaszać do pracowni miejskiej, miały na tyle szerokie horyzonty, żeby to miasto ruszyć, żeby to wszystko było w miarę zorganizowane. Mam nadzieję, że macie takie pomysły. Zapraszam, pracownia miejska w Koninie. To jest chyba Plac Wolności 13, trzeba dokładnie sprawdzić. Ja dość nieszczęśliwie błądziłem w czasie, kiedy chciałem napisać właśnie projekt do KBO, Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, ale tak jak mówiłem, zdecydowałem ten projekt pozostawić otwarty. Jeśli ktokolwiek będzie chciał realizować, to mogę pomóc. Nie chciałbym, żeby zajmowała się tym pseudotelewizja jakaś tam wielka i polska. Nie chciałbym, żeby zajmował się tym pan redaktor nieszczelny, ponieważ tak jak powtarzam, cały czas tworzenie streamingu z posiedzeń Rady Miasta, audio i wideo można zrobić za darmo. Tym powinni zająć się pracownicy danego urzędu. Cały projekt można zrobić za darmo. Jeśli ktokolwiek będzie naciągał mieszkańców, podatników na to, żeby za to płacić, no niestety, ale odpowiednie służby powinny się tym zająć. Kwestia streamingu audio i wideo posiedzeń Rady Miasta, powtarzam, to można zrobić za darmo. Pracownicy z Zakładu Obsługi Urzędu Miasta powinni to czynić tak samo, jak teraz czynią streaming audio. Wracamy do muzyki, ponieważ skręcam powoli w politykę, a nie chciałbym mieć z nią nic wspólnego, o tyle, o ile nie zostanę. La la, yo sin mentir, está la ley.
pokusiłem się, ale tutaj problem polega na tym, że był bardzo poważny telefon związany z kamieniami i tak dalej. Właśnie śmieję się na temat tej rzeczywistości, która jest teraz politycznej, ale nie będziemy do tego wracać. Zastanawiam się, jak dostarczyć wam to nagranie, jak pociąć, żeby te... Właśnie, ten długi fragment nie był tak bardzo aktualny i żeby można było to skrócić. Troszeczkę nieładnie, że was zostawiłem samych, ale no niestety, nadajemy na żywo, nie jest to audycja zależna od nikogo, od niczego. Tutaj nikt nie będzie nam dyktował, jak zawsze, od 4 lat zawsze. Nadajemy z terenu i stąd, skąd chcemy. To jest taka różnica między tym, co dostajecie na patelni od mediów lokalnych, od mediów państwowych i wszelakich innych. Proszę Państwa, otwartość. Wracając do tematu, jeśli cokolwiek jest tworzone, tak samo jak większość programów, które są przedstawione teraz do na przykład streamingu audio, stacje radiowe, które są przeze mnie reklamowane, czyli wszystkie stacje radiowe, które nadają właśnie muzyką CC, niekoniecznie też CC komercyjną, też prawa autorskie oczywiście opłacone. W jaki sposób opłacone? Tutaj często mam zadawane pytanie. Czy radio, którym kieruję, ma opłacone prawa autorskie? Tak, oczywiście, ale nie powiem w jaki sposób, przez kogo, ponieważ osoba, która zadaje takie pytania, no niestety, ale może dostać kociej buzi. Wiedza, o którą pyta, czyli takie rzeczy jak opłacić prawa autorskie, ewentualnie jak nie opłacać, a mieć opłacone, to jest bardzo droga wiedza. Jeżeli ktokolwiek chciałby wiedzieć, oczywiście proszę, żeby do mnie zadzwonił. I tutaj nie będę ukrywał, że za drobną opłatą oczywiście dowie się wszystkiego. Tak samo jak podczas ostatniej audycji mówiłem o tym, że taka wiedza kosztuje parę tysięcy euro, ale nie będziemy też ukrywać, że sponsorzy, którzy sponsorują to wszystko, nie życzą sobie, żeby każdemu przekazywać takie informacje. Namawiam do tego, żeby tworzyć radia internetowe, ale żeby oduczyć się słuchaczy, że muzyka komercyjna to jest jedyna muzyka, która jest dostępna na świecie i najważniejsza. Bardzo często mówią o tym, żeby oduczyć też osoby, które pracują w gastronomii, że muzyka, która jest puszczana w tych lokalach gastronomicznych, nie jest to muzyka dla obsługi, jest to muzyka dla klienta. Ta muzyka ma lecieć bardzo, bardzo cicho, podprogowo, gdzieś tam w tle. Klient ma spożywać posiłek, napoje, rozmawiać i nie czuć się skrępowany. Muzyka nie może być za głośna, a też nie może działać podprogowo, nie może być kojarzona z czymkolwiek. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Posłuchajmy sobie następnego utworu, pójdziemy zrobić sobie kawę.
Zostanie. Ale nie każdemu jest dane zostać dziadkiem, babcią i nie ukrywajmy. Tutaj wszelakie te tematy są bardzo delikatne, i nie będziemy się wygłupiać na ten temat. Co niektóre osoby oczywiście mogą sobie uciekać w sztukę, w karierę, w doktorantstwo i tak dalej, ale fakty są faktami. Naszym celem jest rozmnażanie się, jeśli jesteśmy do tego zdolni, jeśli nie. No cóż, mamy jeszcze możliwości różne, tylko nigdy te wieczory już nie są takie jak u naszych znajomych, u naszych przyjaciółek i przyjaciółów? Nie, chyba jakoś tak. Dobrze, kończymy powoli, ponieważ za chwileczkę będę miał obiadek, chyba że ktoś by chciał mnie tamtego zaprosić na kawę, obiadek i tak dalej, ale niestety nie mam takiej możliwości. Wracamy być może za 2 godziny, być może wieczorem o 22, ale to już w Radio Megafon. Zapraszam oczywiście. Tomasz Godlewski, pozostawiam Was z następnym utworem i do usłyszenia. O 22 Radio Megafon możecie sobie odsłuchać na stronach nanozen.pl, ewentualnie pks.konin.pl i oczywiście w portalu pressmix.eu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Tomasz Godlewski. Czy jakoś tak? Nowhere.
There's nowhere to hide. Is there a place where I can fly? 'Cause I don't wanna rush, I don't wanna be lost, I don't.